Dobra, mam kolejne szczykawki. Ja coś czuję, że to się źle skończy. Green, trzymaj mnie za rękę. Nie za szczykawkę. Za rękę mówię. Nie za szczykawkę mówię. Z czego te szczykawki są zrobione? Ja już nie mam gdzie tego wkładać. Panie doktorze, ratunku! Panie doktorze, czy Blue wyjdzie z tego? Czy Blue z tego wyjdzie? Rany Julek, co mu się stało? Dlaczego on leży w szpitalu na NFZ? Dlaczego on tu trafił? Chłopaki, ja mam załamanie nerwowe. Ja już nie mogę więcej nagrywać tego gówna po prostu. Mnie Roblox najpierw dobił, teraz Fortnite. Jezu, moje życie nie ma sensu. Zabijcie mnie, błagam, ja już nie chcę żyć więcej. Błagam, nie. Panie doktorze, on cierpi dole, musimy mu jakoś pomóc. Tak po prawdzie to ja nie jestem lekarzem, ja tu tylko płytki układam. No ale niech będzie, pomogę mu. Panie Blue, jak się pan czuje? A jak się mam, kurde, czuć? Noga mi odpadła od leżenia na tym gównianym łóżku w tym szpitalu w Polsce na Podlasiu. Jak ja się mam czuć niby? A, czyli wszystko bardzo dobrze, okej. No ale panie doktorze, przecież on nie ma nogi i w ogóle ma jakieś myśli samobójcze, musimy mu jakoś pomóc, on ma depresję. Chłopie, ile razy ja ci mam powtarzać, że ja płytki tutaj wykładam, a nie medycynę. Dobra, niech będzie. O! Mogę ujeżdżać wózek. Wow, zawsze o tym marzyłem. Wow, ale czadowo. Patrz, Krystyna, jak jeżdżę na wózku. Panie Blue, sprawa jest taka, możemy zastosować tutaj medycynę niekonwencjonalną, znaczy ja mogę przynieść młotek udarowy, ewentualnie jakąś szlifierkę i takie rzeczy. No i mam też jakieś tam substancje niewiadomego pochodzenia, możemy panu to wlać do tyłka, jeśli pan jest zainteresowany. I jak wy tu ma mnie niby uleczyć, ja się pytam, niby jak mi to ma pomóc niby? Z czym? Widzisz moją dupę? Moja dupa jest w ogóle dziurawa, jak gdzie ty mi chcesz coś tam wlać w ogóle? Ja, mi już takie rzeczy wkładali w tych odcinkach, w ogóle jakiś dynamiczny mity i inne ładunki wybuchowe. Ja już tak więcej żyć nie mogę, po prostu, nie? Mam dość. Nie, nie, to nie jest ważne, że ta seria ma najwięcej wyświetleń na tym kanale. Mam to w dupie. Znaczy, nie mam tego w dupie. W dupie miałem już inne rzeczy. I teraz tak skończyłem. Widzisz pan? Widzisz pan? Czekaj, zaraz panu pokażę. O, to jest moja dupa. Widzi pan? Widzi pan? Widzi pan moją dupę? O, tak wygląda. No, rzeczywiście, fantastyczna dupa. Nie o tym mówię, nie, nie, nie. Zresztą, dobra, co ja się będę z tobą kłócił? No nie, bo stracimy reputację, renomę, a to jest najlepszy szpital w województwie podlaskim. Jedyny w sobie, więc nie najlepszy, więc musimy pana uratować. Dobra chłopaki, słuchajcie, mam plan awaryjny. Weźmiemy go na salę operacyjną i zastosujemy metodę usta-usta. Ile razy mam powtarzać? Ja nie chcę się leczyć. O kurde, dobra, zmieniam zdanie. Ja chcę się leczyć, ja chcę się leczyć. Przyszyjcie mi z powrotem moją dupę. Ahaha, jak to boli, ahaha. On tak zawsze się zachowuje. Dlaczego on ma takie jakieś skłonności samobójcze? Czemu on sobie dupę oderwał od reszty ciała? Nie wiemy, on się już taki urodził po prostu. Jakiś ma tam ten, jakiś taki takie rzeczy z dzieciństwa. Coś tam, że wujek go zapychał. Nie wiem, nie wiem o co chodzi dokładnie. Coś tam święta chodziło o to. Nie wiem, jakieś dresy czy coś. Nie, 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 nie wiem do końca. No dobra, to moja terapia wygląda tak. Weźmiemy ten nóż i wsadzimy mu go głęboko w... Żadnego mi wkładania nie będziecie robić. O nie, co to, to nie. Na to się nie pisałem. To już wolę być człowiekiem gąsienicą. A zresztą, ręce to jak i nogi. Nauczę się chodzić. O, już proszę, jeden krok, drugi krok. O, już, już mogę zostać dżownicą. Bardzo mi dobrze z tym, nie potrzebuję żadnych terapii szokowych ani innych rzeczy. Nie no, proszę się uspokoić, będzie pan jak nowonarodzony, zaraz tutaj panu pomożemy. Tylko włączymy światełka tutaj, o, pięknie, jedno, drugie. Ustawimy tak, żeby na pana świeciło. O, niestety, ale chyba mamy zepsute trochę to. Aj, też dobrze jest. Dobra, to idziemy tutaj. Odwróćcie, idź ode mnie, ty wariacie. Nie chcę, żebyś mnie operował. Zostaw mnie w spokoju. Słyszysz? Bo zadzwonię na milicję. Nie żartuję. My z policją dobrze żyjemy tam. Proszę się nie ruszać, to nie będzie bolało. Co ty mi robisz, ty wariacie? W wątrobę mnie uwardziabałeś. Jak mi to ma niby pomóc? Jak już wspominałem wcześniej, ja tu tylko wykładam płytki, także nie bardzo się nad tym znam, ale tak jak mówię, jest to terapia całkowicie eksperymentalna. Także proszę się nie ruszać, to będzie mniej bolało. Panie doktorze, bo ja nie wiem, czy to może mu pomóc. Mi się wydaje, że mu bardziej szkodzimy niż pomagamy. Spokojnie, młody, ja wiem, co mu potrzeba. Jemu potrzeba po prostu ojcowskiej miłości. Debil, robi mi teraz właśnie masaż dupy. Blue, pomogę ci, uratuję cię w imię naszej przyjaźni. Dobra, biorę ten nóż kuchenny do smarowania masła i już go zadźgam. Już go zadźgam. Chodź tu, frajerze. Masz, masz!
Masz! Blue, pomagam ci! Ty debilu, mnie dźgasz! Przestań mnie dźgać! Co ty mi robisz? Nie tego dźgasz, co trzeba! A, sorry, bo wiesz, ja nie widzę, nie? Nie wiem, czy wspominałem, jak nie wspominałem, to ja nie widzę, nie? Dobra, czekaj, wyciągnę ze z tyłka tylko ten nóż do masła. I jeszcze raz, dobra, teraz tylko wycelować No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Zaraz ze mnie nic nie zostanie. Ratunku! Orange! Ratuj mnie! Kupię ci Robuxy do Fortnite! Robuxy darmowe ci kupię! Ratuj mnie! Co? Czy ktoś powiedział Robuxy? To chyba nie był dobry pomysł wzywać Orange. No co ty nie powiesz? Ja cierpię, dole. O, moja noga. Przyklejcie mi moją nogę z powrotem. Ja chcę moją nogę. Lu, to jak tam z tym obiecanym Fortnite kurde season passem? Ty rozwaliłeś szpital, debilu, a mi nie pomogłeś. Gówno dostaniesz ode mnie. A nie, season passa to Fortnite czy Roblox. Gówno dostaniesz, słyszysz? Gówno, nasarłbym ci na twarz, gdybym miał jeszcze dupę. Ale nie mam, więc ciesz się. O nie, czuję się oszukany przez przeznaczenie. A to oznacza tylko jedno. No. Wysadam to gówno w pizdu! Let's go! I tak skończył szpital na Podlasiu. Wow, aż się ciemno zrobiło. Ale kto wyłączył światło? Przepraszam bardzo, ja bym chciał zaskarżyć to całą placówkę i cały personel. Wydaje mi się, że jesteście totalnie nieodpowiedzialni i niewykwalifikowani do prowadzenia jakichkolwiek operacji. Przepraszam bardzo, ale ja tu tylko sprzątam, nie? Jak coś. Więc proszę zażalać się, nie wiem, na goglach albo w książce do zażaleń. Jest tam, na zewnątrz, w śmietniku. Proszę sobie tam podejść i napisać, jeśli pan umie pisać, bo jak patrzę na pana, to chyba pan nie umie pisać. No Jezus, dobra, spokojnie. Przez przypadek usłyszałem, co państwo tutaj mówili i usłyszałem, że chcą się państwo leczyć na kartę NFZ u nas w szpitalu. A ja już wolałbym kupić sobie karnet bojowy do zakładu pogrzebowego niż leczyć się na NFZ, taka prawda. Nie, spokojnie. Mamy taką super terapię. No, super terapię po prostu, ona się nazywa super, nie? Więc jak sama nazwa wskazuje, ona jest super. Aha, no to chyba, że coś takiego mogę spróbować. W sumie to mnie coś w tyłku swędzi. Może da się to wyleczyć jakoś. Chłopaki, co wy myślicie? Poddać się terapii? Jak za darmo to bierz! I dla nas też zaaplikuj taką terapię! Wszystko na NFZ! Fundusz Zdrowia stawia! Woo! Czy ja słyszałem darmowe Robuxy? Woo! Ale czas! Orange, uspokój się. Ktoś mi wsadził znowu patyk w dupala. Ja nie wierzę po prostu w to. Czemu ja z odcinka na odcinek zawsze w dupie coś muszę mieć? Zaczynam się martwić, że widzowie lubią to po prostu, kiedy ktoś mi coś wkłada do tyłka. Ale mi się to nie podoba. Panie doktorze, czy kim tam pan jest? We trójkę. Chcemy się poddać terapii. Proszę nas leczyć. Dobrze, zapraszam za mną na górę. Miu! No i proszę bardzo, ja tu zaraz sok od mojej babci wezmę i zaraz zaaplikuję panu. Musi gapta pan tylko na niego usiąść. Ja odpalę telefon, będziemy go nagrywali, będziemy mieli dużo lajków. Zaraz co? Jak to nagrywać filmik? Jak to siadać na słoich? Nie taka była umowa. Powiedziałem, że mnie swędzi tyłku, ale to nie znaczy, że będę siadał na jakiś słoich. Ja oglądałem jakieś tutoriale na internecie i wiem, że zawsze się to źle kończy. Bierz pan ten słoik w pizdu. Nie chcę go, nie chcę go. Słoik z babuni? Sok z sulgumi jagód? Ej, patrz, Orange, mamy soczek. Będziemy mogli go pić w domu, jak wrócimy. Znaczy, nie mamy już domu, bo zniszczyliśmy cały dom. Ale wiesz, możemy poudawać, że jesteśmy rodziną. Jesus Christ, chłopie, coś ty, skąd ty się tu pojawiłeś? A ja tu nie wiem po prostu. Tak ktoś mnie zrespał mi przez przypadek, więc sobie pójdę, dobra? Mua! I zabieram słoiczek ze sobą, na razie. Ziu! O kurde, tylko nie szafki z Ikei! Błagam, tylko nie szafki z Ikei! One są najgorsze. Poziom randomowości. Poziom randomowości tej sceny przebił właśnie sufit u mnie w pokoju. Dobra, to na czym będzie polegało to leczenie? Bo słoiki odpadają. Nie podoba mi się to. No okej, dobra, no to musimy zaaplikować plan B. Proszę zobaczyć. Mamy trzy eksperymentalne szczykawki z jakimiś dziwnymi substancjami. Ta jedna, co świeci, to nawet nie wiem, co robi, ale będzie pan gamingowy. No ale fajnie, super, będę świecił w ciemności, super. A raka też dostanę gratis? Oczywiście, że tak. Proszę mi to zaaplikować. Proszę się nie ruszać, już chwytamy. Okej, okay. O! Chłopaki, czy coś się zmieniło?
Ej, nie no serio, czy ty mi zrobiłeś właśnie lewatywę z jakiejś czekolady? A, to moja czekolada była. Ojeju, zapomniałem, przepraszam. Miałem sobie zjeść na podwieczorek, bo mi stara przygotowała. Nie wiem dlaczego zamiast kanapek robi mi czekoladę i to w szczekawkach. Ja pierdzielę, no i to do teraz to co ja zostanę? Chyba króliczkiem Wielkanoc, tym będę znosił czekoladowe jajka. To skoro terapia nie powiodła się, to mam jeszcze dwie szczykawki. Co prawda miała być dla pańskiej rodziny, no ale niestety nie zadziałała na pana, więc musimy zainwestować troszeczkę więcej. Dobra, to lecimy teraz z drugą. Proszę się nie ruszać. Teraz wsadzimy panu w dupala tą zieloną. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? To chyba są jakieś skutki uboczne tej szczykawki. Albo to była grochówka, nie mam pojęcia co. Ale czuje się pan lepiej? Nie, czuję się jakby mi kiszki grały Mazurka Dąbrowskiego. A to nie jest nic dobrego. Znaczy, w sensie, że moje kiszki grają takie rzeczy, nie że sam Mazurek Dąbrowskiego jest zły. Okej, rozumiem, ale proszę się nie przejmować. Mamy jeszcze jedną, ostatnią, gamingową szczykawkę. Panie doktorze, proszę mi zaaplikować tą ostatnią szczykawkę. Bo moja dupa już tutaj po prostu czeka. Już aż się po prostu oderwała od reszty ciała. Tak się nie może doczekać na to, aż zostanie coś wsadzone w ciebie. Spokojnie, już aplikuję. Proszę się nie ruszać. Dobra, jest. No, kam. Z czego te szczykawki robią? No, to się nie chce bić, panie doktorze. Co jest nie tak z tym? Panie doktorze, nie działa. Chyba zatępa ta igła jest. Ja pierdzielę. Panie doktorze, coś ta terapia nie działa. Te gamingowe szczykawki są jakieś ulane. Nie da się ich wstrzyknąć. No właśnie, no do. To nie chyba tak miało zadziałać. Ja pierdzielę. Czy to już działa, panie doktorze? Czy to tak miało działać? Wcale nie czuję się. O kurde, wcale nie czuję się lepiej. To się mi nie chce wstrzyknąć. Dlaczego? O, jest, udało się, jest, panie doktorze, zaaplikowałem to sobie sam, jak czopek w dupala. Znaczy w rękę dokładnie, ale no w sumie to, dlaczego nic się nie dzieje? Dlaczego ja nie świecę? Panie doktorze, coś oszukane. Prawdopodobnie była przeterminowana ta szczykawka, ale to nic, bo mam jeszcze kilka innych. Jak to miało nie być więcej szczykawek? Błagam, tylko nie więcej szczykawek, nie. Dobra, mam kolejne szczykawki. Z naszego, z naszej kuchni zabrałem, tutaj nalałem soku z ogórków, tutaj nalałem trochę to stosu, a tu nawet nie pamiętam, co wlałem. Taka niespodzianka. It's a prank, bro. Ja coś czuję, że to się źle skończy. Green, trzymaj mnie za rękę. Nie za szczykawkę. Za rękę mówię. Nie. Podtrzymaj mnie za rękę, przyjacielu. Nie za szczykawkę mówię. Ała. Z czego te szczykawki są zrobione? Ja już nie mam gdzie tego wkładać. Panie doktorze, ratunku! Zaraz użyjemy taśmy sklejącej i cię naprawimy, pasz! O, dziękuję, już mi lepiej, faktycznie, taśma klejąca zdziała cuda! Dzięki wielkie, mordko! A teraz czas zaaplikować sobie Domestos! Zobaczymy, czy tak udrażnia rury, jak oni mówią w tych telewizji. Ale czad, czuję się lepiej już, po prostu. Panie doktorze, dlaczego krew mi zaczęła lecieć z tyłka? Czy tak powinno być? Tak, tak, to jest wszystko. To znaczy, że terapia działa i że jesteś coraz zdrowszy. O, a to kto? Twój przyjaciel się pojawił na moment. Panie doktorze, ja mam chyba jakieś zwidy. Słuchaj, Blue, wiem, że ci się tutaj podoba, bo ci wkładają różne rzeczy tam do tyłka i tak dalej. Ale może pójdziemy już do domu, co? Dobra, ja już wolę nagrywać tego Fortnite'a z Orange. Ja już nie chcę się leczyć na NFZ. To się źle kończy. Nie rozpaczaj, mamy szczykawkę. Co prawda pustą, ale cię uratuję. No cóż, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Dobra. Orange, gdzie jesteś, Orange? Orange. Blue chyba stracił wolę życia. Oprócz tego, że stracił też dupę. Musimy iść do domu. Ojej! A co my teraz bez Blue zrobimy? Jak to jest nasza ta franczyza? Rainbow Friendsy bez Blue to nie jak Rainbow Friendsy. Oj, tam zrobimy sobie nowego z kartonu. Nikt się nie kapnie nawet. Będziemy ktoś nam będzie podkładał głos. Pewnie jakiś shurikena zatrudnimy do tego. Aha! Fajny pomysł, ale głupi, ale fajny, podoba mi się. No to chodźmy, zróbmy to.